Chcę tylko króciutko jedno miejsce wspomnieć. Pierwszy list świętego Jana. Przeczytam 4 rozdział, od 1 po 6 werset. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Potem poznacie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią, jak świat mówi i świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Potem poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Słowo Boże, które apostoł Jan w związanych czasach widział wiele różnych nauk, rzeczy, które wkradały się do Kościoła, zaczął mówić o prawdzie, jak jest. Mówi wielu, mówi, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Może aby na ten temat się zatrzymać, ale to może drugim razem. Dzisiaj, jak już było wspomniane, są rzeczy, które hamują życie Boże. To jest stereotypy, to jest religia, to jest różna fantazja, mistyka, którą popadają często chrześcijanie, które duchy, które nie pozwalają, aby dzieło Boże rozwijało się. Ale tu jest to, badajcie duchy, czy są z Boga. I wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Nie chodzi o wy, znacie po prostu, tak krótko mówię, szybko może, ale niektórzy po prostu, starsi na pewno pamiętają, że taka była regułka, zaczynał człowiek porokować, to mówi tak, mówi ten, który mówi duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. I sama regułka, ona po prostu nic nie daje. Regułki każdy może mówić. Jedna z przyczyn jest ta, że przyszły nauki, które wiemy, które mówią, że Chrystus nie przyszedł w ciele, tylko jakoś tam duchowo, że nie był tak naprawdę na ziemi, że nie był Bogiem, tylko człowiekiem. Różne nauki są. Prawda jest to, że on przyszedł w ciele, że on oddał swoje życie, zmartwychwstał i żyje. Ale drugą rzecz, którą bym powiedzieć istotną, że Chrystus Pan obecnie jest w Kościele. W ciele, w swoim Kościele jest obecny. Że on jest. Po prostu i to, co charakteryzuje Ducha Bożego, który jest, jeszcze jedną rzecz powiem, zanim przejdę do tego. Ludzie, czytałem to, pewien człowiek to tak zobaczył, od samego początku coś naśladują. Dziecko wzrasta, naśladuje rodziców. My jesteśmy specjalistami w imitacji, w naśladowaniu. Gdzie to samo czyni diabeł. Tak naprawdę coś, co sami do czegoś, badając przeciętne życie chrześcijanina, wielkich tam rzeczy nie odnajdziesz. Wiele rzeczy naśladujemy, wiele rzeczyśmy się nauczyli od innych, ale to, co byłoby przyjęte od Boga i wzięte i zmieniało coś szczególne, osobne w naszym życiu, rzadko to bywa. Po prostu wiele rzeczy tylko uczymy, pobieramy się z innych, spotykamy się z braćmi, którzy mają ogromną wiedzę, ale to nie jest to, że otrzymali objawienie od Pana, tylko mieli czas i naczytali się wiele książek albo wiele rzeczy nasłuchali się w internecie. My jesteśmy specjalistami w imitowaniu i diabeł to wykorzystuje i wiele rzeczy imituje, robi poddziełki, robi coś podobnego. Ale to, co jest, i dlatego wprowadza ludzi pewne religie i myślą, że religia, że pewna forma ich doprowadzi, że będą się podobać Bogu, że tylko jakakolwiek forma sprowadza to, że Pan będzie działał. A Chrystusa, ten, który jest życiem. Wiecie, co Pan Jezus powiedział? Czytamy w Ewangelii Jana coś szczególnego. Właśnie do tego chciałbym wrócić. Co charakteryzuje Ducha Bożego? Ewangelia świętego Jana, 6 rozdział, może przeczytam 63 werset. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. To, co charakteryzuje Ducha Bożego, to wnosi życie. Życie, Boże życie.
Wszystkie inne duchy wszystko będą wnosić, tylko nie życia, a Chrystusa będą wypychać wszędzie na boki. Wszystkie inne rzeczy będą wprowadzać, wszystko inne będą wciskać, a Chrystusa będą wypychać z Kościoła, żeby tylko odszedł, a wszystko inne miało miejsce, byle tylko nie Chrystus. A jedynie On daje życie, tylko On daje życie. On powiedział, że Duch, który jest od Niego, On wnosi życie. I jakie życie? Jakie życie? Życie dla Ducha naszego. Życie dla Ducha. Duch Święty kasecja Ducha naszego. Duch Święty dotyka się naszego Ducha i On ożywia go. I kiedy jest Duch Boży obecny, On ożywia naszego Ducha. Wszystko inne mogą ożywiać ciało, duszę, ale nie Ducha. Dlatego gdy tak patrząc Słowo Boże, chciałbym zwrócić jeszcze uwagę, idziemy do modlitwy, tak, no to przeżywam i teraz parę dni modlę się, wołam do Pana i dlatego tym się dzielę. Myślę, że też to, co i bracia częściowo wspominali. Za Jezusem, kiedy czytałem to miejsce 6 rozdziału Ewangelii Jana, że Duch ożywia, ciągle nie pomaga, wtedy wielu uczniów, które szło za Jezusem, słysząc Jego mowę, mówi to twarda to mowa i odeszło. I coś jest szczególnego, jeśli chodzi o życie, o chrześcijaństwo nasze, w tym powiedzieć. Wcześniej Pan Jezus mówi tak, to jest 5 rozdział, czytam jeden werset, 44 werset. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Chodzili uczniowie różni, chodzili za Panem Jezusem. Byli tacy, których pociągnął Ojciec i których Ojciec przyciągnął do Jezusa. Oni słuchali, oni żyli, oni pojmowali, ale byli tacy, którzy szli w inny sposób. Po prostu widzieli może cuda, może czegoś innego oczekiwali, ale których nie pociągnął Ojciec. Wtedy, kiedy Pan Jezus mówi, mówi twardą mowę, mówi o swoim ciele, mówi o tym, że musi oddać, o swojej krwi, oni odchodzą. Tych, których pociąga Ojciec, oni rozumieją i słuchają Boga i wiedzą, co to znaczy, kiedy Duch Boży dotyka się ducha i ożywia ducha człowieczego, a ciało i duszewność umiera, bo ona musi umierać. Ale to nie jest Ducha Bożego w innym duchu. On tylko ożywia ciało i duszewność ludzką, a nie ożywia ducha. Bóg, Duch Święty daje życie. Chciałbym wrócić jeszcze jedno, Ewangelia Jana, może tak króciutko i przejdziemy do modlitwy. Jezus mówi o sobie tak, jest mówię o Słowie, 1 rozdział Ewangelii Jana. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. To, co charakteryzuje, powinien charakteryzować Kościół Boży, życie Boże w Nim. Życie Boga działającego w Nim. W Ewangelii, jeszcze jedno, fragment Ewangelia Mateusza, 11 rozdział. Może coś przekażę i przyjdziemy do modlitwy jeszcze. Kiedy Jan Chrzciciel usłyszał o Panu Jezusie, a Jan usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał powiedzieć, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? A Jezus im odpowiedział, idźcie, oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. Chrystus jest w ciele, jest w Kościele. My często mówimy, gdzie drugi trzech, minimum jestem pośród nich, ale czasami pozostaje to tylko w kwestii jakiegoś wypowiedzenia jego słowa. Chrystus jest obecny w Kościele, jest obecny pośród swojego narodu, jest obecny pośród swojego ludu i nie trzeba, gdy się przychodzi do takiego kościoła, wchodzi do takiego kościoła, nie trzeba się pytać, jaką macie ideologię, jaką macie teologię, jak wszystko macie dobrze uporządkowane, jak naprawdę wszystko tak dobrze rozumiecie, tak dobrze macie wszystkie doktryny poukładane. Gdy tam wchodzi człowiek martwy, on zostaje zmartwychwskrzeszony, martwy duchowo. I tam przychodzi człowiek bez Boga. Tam dziejstwuje Duch Święty. Tam działa Duch Święty. Tam nie trzeba, gdy przychodzi chory człowiek,
Mówię, Chrystus jest obecny w ciele, w kościele, realnie, On jest. Tak powinno być. Kiedy przychodzi tam człowiek chory, tam nie potrzeba tabletek i skalpela. Tam jest Chrystus. Gdy przychodzi tam człowiek opętany, nie trzeba kaftanu bezpieczeństwa. Tam jest Chrystus. Gdy tam przychodzi człowiek alkoholik, czy narkoma, czy inny zniewolony, nie trzeba jego odsyłać do ośrodka. Tam jest Chrystus, który przemienia życie. Chcę mówić, powiedzieć dla tych, którzy, bo mówi Pan Jezus, mówi tak, Jan mówi tak, czytający słowem w pragnięcie Słowa Bożego, dużo myśli, dużo informacji, jak chciałby się przekazać, jak naj w krótszym czasie, a jak najwięcej. Gdy w Ewangelii, tym w liście Jana, Jan pisze tak, że ci, którzy są ze świata, nie rozumieją, nie słuchają nas. Ci, którzy są z Boga, oni słyszą i rozumieją nas. Oni wiedzą to, że gdy Duch Boży działa, jest to świat, to, co jest ze świata, to, co myślenie jest światowe, myślenie tylko takie, no, jak myślą wszyscy ludzie, to wszystko trzeba zmierzyć, zważyć i obliczyć. To jest ziemskie myślenie. I tylko takiego myślenia ludzie ziemscy, nawet Ewangelię, tylko będą przyjmować taką, która mówi tak, jak mówi ten świat. Bóg, gdy jest obecny, działa w sposób nadprzyrodzony. Nadprzyrodzony. Tego nie zmierzyć, nie zważyć, nie obliczyć. A Bóg leczy, uzdrawia, uwalnia, daje nowe życie, doprowadza, człowiek pokutuje, oddaje życie Chrystusowi i się rodzi coś nowego w nim, rodzi się w nim nowe życie. Bóg w Kościele jest obecny w ciele, realnie Jezus Chrystus. On jest i On dotyka się, przemawia i błogosławi ci, którzy zrodzili się z Boga, który duch ożyli, zmartwychwstało, duch ich zmartwychwstał do życia. Kiedy duch jest martwy, nic tam, jedynie do pokuty doprowadzić. Tak by chciał. Pan Bóg by chce, aby Jego Kościół był żywym Kościołem. Aby Duch Boży swobodnie mógł się poruszać. Aby Chrystus Pan był obecny w ciele. Był obecny w ciele, w Kościele. On jest. Nie jest gdzieś daleko. Nie jest tylko tam. Oczywiście napisano, że siedzi po prawicy tronu Bożego. Ale nie jest gdzieś tam daleko, tylko się przygląda. Może gdzieś z jakiejś odległości obserwuje ten zbór, co tam ci bracia robią w tych Dubiczach, co tam robią siostry. On realnie jest obecny w ciele, w swoim Kościele. Kościele, narodzie Boży, zrodzeni z Boga, których Duch Święty dotknął, którzy się zmartwychwstali, ożyli do życia. Chrystus jest obecny. I On, jak było wspomniane, On zmienia, On uzdrawia, On uwalnia, On daje nowe życie. Pozwólmy, z wiarą przychodźmy, módlmy się z wiarą, wiedząc, że On jest realny. On nie tylko, Chrystus jest, no, w jakiejś teologii, tylko w jakimś tam myśleniu, w przeczytaniu, ale On jest realny, tak jak jest zapisany w Biblii, tak jest dzisiaj, wczoraj i dziś. Chrystus Pan ten sam i On się nie zmienia. I On błogosławi swój lud, gdzie Kościół Jego jest żywy, ożywiony, zmartwychwstały do życia i pragnie żyć dla Boga. Po nabożeństwie, gdzie jest obecny Duch Boży, coś szczególnego się dzieje. Duch jest ożywiony, siły są, życie, chce się służyć Bogu. To czyni Duch Boży w Kościele, w żywym Kościele. Amen.